utarło się przekonanie, że silniki japońskich samochodów niespecjalnie dogadują się z LPG, ale może to zależy, kto w imieniu LPG próbuje się z tymi silnikami dogadywać. W nasze ręce trafiła dziś Toyota Auris 1.6 z nowym produktem firmy Alex, instalacją Optima Nano, która bez problemu znajduje wspólny język z japońską jednostką napędową. W branży LPG niektórzy producenci specjalizują się w produkcji poszczególnych komponentów, a to sterowników, a to reduktorów, a to wtryskiwaczy. Oczywiście wielu jest takich, którzy podchodzą kompleksowo i Alex też jest firmą z tej kategorii. Wychodzą tam z założenia, że produkowanie kompletnego zestawu komponentów montowanych w komorze silnika tak naprawdę daje pełną kontrolę nad instalacją gazową, no i pozwala producentowi wziąć pełną odpowiedzialność za to, jak ta instalacja działa. Dlatego sterownik Optima Nano dostał całą grupę podkomendnych z własnego chówca, czyli reduktor Shark, wtryskiwacze Barracuda i filtr Ultra 360 stopni, wszystkie sygnowane marką Alex. Umiejscowienie komponentów pod maską jest w dużej mierze uwarunkowane ilością dostępnej przestrzeni. Sterownik umieszczono przy akumulatorze, to jest dosyć częste rozwiązanie. Filtr Ultra 360 stopni, w którym gaz jest wprawiany w zawirowania, żeby przy użyciu czystej fizyki, czyli siły odśrodkowej, żeby usunąć z niego cięższe frakcje olejowe. Filtr znalazł się tuż przy pasie przednim, zaraz za przednią krawędzią komory silnika. Wtryskiwacze są u góry na silniku pod plastikową osłoną. Trudniejszy dostęp jest jedynie do reduktora, który jest w głębi komory silnika. Na szczęście do reduktora nie sięga się zbyt często. W kwestii wlewu LPG zaskoczenia nie będzie. Od kiedy pojawiła się samoobsługa na stacjach tankowania, właściwie wszyscy jak jeden mąż montują zawory do tankowania gazu pod klapkami wlewu benzyny i tu jest nie inaczej. Właściwie całe różnice wynikają tylko z tego, czy się pełny kielich do podłączania pistoletu mieści na stałe pod klapką, czy też się nie mieści. Tutaj się nie mieści, jest mały zawór z wkręcanym, przedłużanym wlewem. Żeby nie było tak słodko, do czegoś musimy się doczepić, bo tak już mamy. Tym razem oberwie się przełącznikowi rodzaju zasilania, a raczej sposobowi jego montażu. On jest tutaj w dolnej części deski rozdzielczej, po lewej stronie kolumny kierowniczej, więc albo zasłania go kierownica, albo jeżeli ma się wyjątkowo długie nogi i siedzi blisko, to nawet można być może potrącić go kolanem i zmienić sobie rodzaj paliwa. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość montażystom firmy Alex, że nie ma za bardzo gdzie indziej miejsca, żeby zamontować ten przełącznik, bo styliści Toyoty akurat w taki sposób zaprojektowali deskę rozdzielczą, że jest tutaj bardzo niewiele płaskich powierzchni w zasięgu wzroku, gdzie można by ten przełącznik umieścić. No a skoro już jesteśmy przy przełączniku, to w momencie wyczerpania gazu w zbiorniku wydaje on z siebie wyjątkowo donośny dźwięk. No dla niektórych to może być zaleta, bo jeżeli słuchają głośno muzyki, to wtedy mają gwarancję, że zorientują się, że zabrakło im gazu i zjadą na stację. Innym może to przeszkadzać, to już pozostawiamy do indywidualnego rozpatrzenia. Ciekawą funkcją przełącznika jest natomiast serwis. Jest tam taki napis, który w razie wystąpienia jakiejś usterki w instalacji gazowej informuje o tym użytkownika. Jasny i czytelny komunikat, z którego oby jak najrzadziej trzeba było korzystać, ale dobrze, że jest.
jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na paliwo gazowe, no to ono siłą rzeczy jest trochę wyższe nominalnie niż apetyt na benzynę, ale według naszych pomiarów można zmieścić się w 8,5-9 litrach na 100 km, co przy pojemności zbiornika użytkowej na poziomie niespełna 33 litrów przekłada się na zasięg rzędu 350 mniej więcej kilometrów, może nawet trochę więcej. Firma Alex chwali się też, że instalacja Optima Nano to pierwszy polski system LPG, który spełnia normę Euro 6. Oczywiście pod warunkiem, że samochód, w którym ta instalacja zostanie zamontowana, spełnia normę Euro 6 również bez instalacji na samej benzynie. Instalacja gazowa pracuje w Aulisie bardzo dyskretnie i o to właśnie chodzi. Naczelną zasadą każdego systemu LPG powinno być to, że kierowca nie powinien w ogóle zwracać uwagi na to, że jedzie na innym paliwie niż benzyna. Ma to zauważać dopiero w momencie, kiedy płaci rachunki na stacji benzynowej.